Dlaczego niektóre wyrazy wypowiadamy inaczej, niż się je zapisuje? To wszystko za sprawą zjawiska upodobnienia. W języku polskim zgłoski upodabniają się pod względem dźwięczności. Idą sobie dwie spółgłoski, dźwięczna i bezdźwięczna, i według zasady więzadła głosowe dostosowują się, a ta zasada brzmi: głoska poprzedzająca upodabnia się do tej ostatniej w grupie. Dźwięczna plus bezdźwięczna wymawiamy bezdźwięcznie, czyli ławka, rzadko. A teraz pierwsza bezdźwięczna, a później dźwięczna, wymawiamy dźwięcznie. Prośba. Także, co by nie było, w języku polskim wyjątki muszą być. Jeżeli w grupie spółgłosek na końcu pojawi się W lub Ż, wtedy całą grupę wymawia się jak pierwszą spółgłoskę. Jakie to proste? Na przykład strzał, kwiat. A dla tych, co lubią utrudnienia i wyrazy takie skomplikowane, to jest to upodobnienie wsteczne zwane antycypacją.